Witajcie w kolejnym odcinku motoryzacyjnego głosu w Twojej piwnicy o prestiżowej limuzynie, którą kupiłem, dlatego zaczynamy zupełnie tak samo jak ostatnią prestiżową limuzynę BMW 7. Jak ktoś pamięta, to pamięta, pozdro dla kumatych, obejrzyjcie sobie, a jak nie oglądaliście, to nie wiem, weźcie, idźcie stąd. Pora, żebym Wam przedstawił mój wspaniały, nowy, prestiżowy nabytek. Jest to limuzyna klasy wyższej z szybami w prądzie, czyli The Whispero. Jak widać, wreszcie dorobiłem się na robieniu filmów na YouTubie, więc mogłem sobie kupić samochód, który był prestiżowy. Jak pojechałem prosto do salonu Deu na Towarowej, jak widać, i za marki, czy tam dolary, czy polskie złote kupiłem wspaniały pojazd, ukochany, ulubiony taksówkarzy w latach 90., czyli koreańską kupę zwaną The Whispero, czyli w zasadzie Opla Ascona po dużych zmianach. Historia nie jest zbyt ciekawa, po prostu był to pierwszy samochód Deu, zrobiony przez Deu, przy czym cudzysłowiu, bo mamy tutaj tak, platformę Opla Ascona, silnik wywodzący się tak naprawdę też z konstrukcji General Motors, no i projekt ze śmietnika, dokładniej to wyjęli go ze śmietnika u Bertone, bo Bertone zrobiło projekt dla Citroena, ale Citroen nie chciał tego projektu, powiedział, że chujowe, my tego nie chcemy. Ale Deu jakby miało długą tradycję podbrania tego, czego inni nie chcieli, więc wyjęli ze śmietnika projekt i dlatego mamy prawdopodobnie najładniejsze Deu, które nie wygląda, jakby miało kurwa wodogłowie. Zakupiłem ten wspaniały pojazd za 2000 polskich złotych, czyli pomimo inflacji i tego, że na złomie pewnie daliby połowę tego. Da się jeszcze kupić furę do jeżdżenia na co dzień za uczciwy pieniądz, której w zasadzie nie trzeba z marszu nic robić. Zwłaszcza, że wóz ma 98 tysięcy przebiegu i ogólnie wcześniej był u jednego bardzo wieloletniego właściciela, bo nawet oryginalny zestaw narzędzi. Także tutaj kurwa okazja. Najśmieszniejsze jest to, że jest zgniły, choć stał w garażu, ale o tym za chwilę. Zapytacie, po chuj mi to gówno w ogóle, które tutaj stoi? Jakby, dlaczego? Ostatnio sprzedałem chyba z 5 aut, bo zacząłem sprzątać swoją nadmiernie przerośniętą kolekcję złomu i wyszło na to, że albo fury są sprzedane, albo zaraz je sprzedam, albo są właśnie w serwisie, więc podjąłem potężną męską decyzję, że trzeba coś kupić, żeby mieć normalny wóz do jazdy i tak oto pojawiło się w ogłoszeniach akurat w Warszawie takie piękne Espero. Jak wiemy, Espero to czekam, także można powiedzieć, że ten samochód na mnie Espero. Wóz jest z 97 roku, 98 tysięcy przebiegu, raczej prawdziwego, chociaż fotel jest cały zdemolowany. Natomiast reszta wskazuje na to, że naprawdę ma taki przebieg. Wersja chyba GLX to się nazywa, z silnikiem najsłabszym 1.5 90-konnym, który na szczęście pali nic, ale za to w ogóle nie przyspiesza. Buda jest wspaniała, widać, że po dziadku, ponieważ po pierwsze koroduje wszędzie, gdzie się kurwa da, jest zarysowana wszędzie, gdzie się da i jeszcze tam z przodu ma takie ewidentne wskazania na walkę, a raczej walkę dziadka z tym, że nie powinien już prowadzić pojazdów mechanicznych, bo jak widać tutaj doszło do bliskiego spotkania trzeciego stopnia z jakimś słupkiem. Dobra, schowam sobie ręce w rękawy, bo pizga, a nie wziąłem rękawiczek oczywiście, bardzo mądrze. Zapytacie w ogóle, jak się kupuje auta za 2000 zł? Odpowiem szybko. Mianowicie przeglądałem Elixa wracając z nagrań koparki Fadromy, a raczej nawet Marketplace'a, bo pomyślałem sobie, że może śmiesznie by było zajechać jakiś Deu, ale tak w starym stylu, typu skok dużym Fiatem. A dokładnie najlepiej Lanosa, tylko że okazało się, że te obszczane Lanosy zdrożały i poniżej 2000 nie da się kupić niczego. I wtedy właśnie trafiłem na Marketplace na jedyne Espero, które było na sprzedaż na rejonie. No i co? Okazało się, że konkretniej to kupił je graciarz, który chodził za nim 4 lata, bo wiecie, od dziadka, 98 tysięcy przebiegu, kurwa, na pewno jest super zadbany, zajebisty. No i to był kolegi dokładniej, tam chyba teść czy coś. No i kupił i okazało się, że jest zgniły. No typowo dla Espero, kurwa, Espero jest zgniłe. Więc od razu stwierdził, że no dobra, nietrafiony zakup będzie sprzedawał. Przyjechałem, ponegocjowaliśmy. Za dwójaka przyjąłem ten oto
piękny pojazd, jeszcze z pół baku paliwa, także można by powiedzieć, że wygrałem w życie. Jak było oglądane, oczywiście po ciemku, najlepiej jak się da, z latarką na stacji benzynowej. Także jak zwykle byłem odpowiedzialny, kupując kurwa samochód. Na szczęście tym razem nie kupiłem takiego gówna jak mój Citroen C15, w którym wypadało już nad kole od korozji. Tam kurwa była taka szpara i jak koło powinno być tak, to już stało tak. To był mój najlepszy zakup w historii, naprawdę lepszego samochodu nie kupiłem. Tutaj rudej jest oczywiście trochę, ale zajrzałem, występuje podłoga, w zasadzie tam korozją się nie jeździ, to nie wpływa na pracę silnika, więc po co się przejmować. A skoro już mowa o silniku i o super serwisowanym, zadbanym aucie przez dziadka, chodźcie, zobaczycie, jak jest kurwa super przeserwisowany. Otwieramy maskę tej bestii, żeby zobaczyć potężnego kurwa demona, piekielnego Belzebuba 1.5. O, jak ciepło, jak przyjemnie. Słuchajcie, o, tutaj jest, jak już mówiłem, pojechałem do salonu DEU. Teraz mam jeden z najnowocześniejszych silników w Polsce lat 90. DEU DOHC, które w zasadzie jest chyba Oplem, ale nie do końca. Zależy, kto to pisze. Brytole się kurwa nie znają i piszą, że to jest typowy Opel. Tymczasem nie było w Oplach chyba takiej pojemności 1.5, ale oni w ogóle są głupi, bo oni uważają, że to jest na platformie Kadeta, gdzie to jest na platformie Ascony, więc jak zwykle anglosasi się na niczym kurwa nie znają. Teraz tak, patrzymy sobie pod tą wspaniałą maseczkę. Widzimy, że silnik jest prawie suchy, ale to tylko prawie. Ma olej, to przy tej cenie samochodu oznacza, że jest dobrze. Filtr oleju wygląda nawet jakby był wymieniany w tej dekadzie i jest to prawdą. Bo zobaczcie, zmieniany był olej przy 92 tysiącach przebiegu, tylko że w 2013, ale 5W50, także widać, że dziadek fachowo się znał na robocie, kurwa. Może i nie zmieniał za często, ale za to na dobry olej, skoro już o tym serwisowaniu mowa. Poza tym tutaj wszystko jest niedotykane, przynajmniej tak wygląda. Może poza tym jednym dziwnym kabelkiem od sondy. Poza tym wszystko wskazuje, że faktycznie tu może być 98 tysięcy przebiegu. Nawet jest jakiś ładny akumulator, także można by powiedzieć, że wygrałem w życie. Nie ma dużo korozji, nie ma co zaglądać pod spód, bo kto się interesuje, to kociej mordy może dostać. Dalej, jak chcemy sobie pooglądać superowe feature'y tego samochodu, poza bardzo pływowym nadwoziem, jest też na przykład bardzo ciekawie ukryty zamek od klapy bagażnika. Który to zamek od klapy bagażnika, pomimo niskiego przebiegu, działa jak przystało na to wspaniałe, wysokojakościowe koreańskie gówno. Zwróćcie uwagę, tutaj można sobie otworzyć, zamknąć. Logo, kurwa, z nosem leniwca. I chcemy otworzyć bagażnik. O, i za piątym razem dopiero zaczyna działać. Obejrzyjmy sobie jeszcze moje ulubione. Jakbyście się zastanawiali, czy ten wóz jest w porządku, to i macie wyraźnie napisane, ok, i podpisał się pan jakimiś dziwnymi szlaczkami i podobno nawet przeszedł road test. Czy było to w fabryce FSO, czy było to w Korei? Wydaje mi się, że w Korei bez sensu, bo raczej ten egzemplarz powinien był być montowany w Polsce, choć podpisy są w znaczkach. Więc nie wiem, rocznik by wskazywał na Polskę, znaczki na Koreę, a może byli takimi chujograjcami, że po prostu przysłali Polakom już szyby z oznaczeniem, że przeszedł kontrolę jakości, ale w zasadzie jej nie przeszedł. To ogólnie były śmieszne czasy. Do tych samochodów dawali jakiś milion gwarancji, pakietów serwisowych, chujów, mujów, a potem i tak upadli, więc... Zajrzyjmy do środka, zobaczyć stan zadbanej fury od dziadka, 98 tysięcy przebiegu. Więc jednocześnie tutaj po bokach mamy zupełnie niewytarte, niezużyte przyciski i to wszystko wygląda git. Niewytartą kierownicę, zegary jak nowe, konsola jak nowa, a tymczasem spójrzcie kurwa na fotel. Fotel już jest kurwa wyruchany, brudny, wygląda jakby ktoś na niego nasrał, tu się w ogóle podarł, wygląda jakby miał 200 tysięcy przebiegu, aczkolwiek słyszałem teorię, że być może po prostu poprzedni właściciel był tak potężny, że jak tutaj wsiadał, to dupskiem, o, rozwalił boczek. Natomiast co do korozji, która tutaj oczywiście występuje, to co z tego, że wóz stał w garażu, to DEU Espero. Nie ma dołu drzwi, tutaj w ogóle. Po tamtej stronie też korodują doły drzwi.
No i progi, zwłaszcza na dołach błotników, tutaj przy dołach błotników, są w dość średnim stanie, ale nie ma czegoś takiego, czego nie da się naprawić szpachlą, pianką montażową i szprejem. Zwłaszcza, że wóz ma jeszcze opłaty, więc na szczęście mnie to jebie. Bogate wyposażenie tej prestiżowej limuzyny zawiera elektryczne lusterka, wszystkie szyby w prądzie w standardzie i nawet jakieś dodatkowe przyciski, których nie umiem przeczytać. A, już wiem. Blokadę, proszę Państwa, drzwi i szyb. Proszę Państwa, to jest debilizm. Ale uwaga, to nie jest koniec prestiżowych elementów tej wspaniałej limuzyny ukochanej przez polskich taksówkarzy. Mianowicie, ten wóz ma automatyczną antenę. Dobrze. Z dodatkowych elementów, które dostałem razem z tym wozem, prawdopodobnie dealerskie radio Pioneer z autorewersem, wysoki model, który nawet całkiem dobrze brzmi. Jest to jakieś tam KEH, coś tam, działa wspaniale. Na wyposażeniu jest też święty obrazek razem z tym. I to w zasadzie koniec wyposażenia tego wspaniałego auta. Spostrzegawczy zauważą też panel ogrzewania identyczny jak w Polonezach Plusach. Nie będę się wypowiadał na temat wyglądu kurwa tej deski, bo jest dość paskudna. Jest to skrzyżowanie lat 80. z najgorszymi trendami lat 90. najtańszego chujowego plastiku, który wygląda jak gówno, ale nie skrzypi. Także jest tutaj jakiś plus. Natomiast już rozpoznałem, dlaczego polscy taksówkarze uwielbiali ten samochód. Udało mi się spożyć różnego rodzaju napoje i jechać w związku z tym z tyłu tego auta. No tu też upierdolone, ale nieważne. O, wspaniała jest ta tapicerka w kolorze kurwa szarej szmaty do podłogi. No więc w pełni rozumiem taksówkarzy, bo tutaj siedzi się zajebiście wygodnie, nawet za kierowcą, który nie jest, znaczy który nie jest niski po prostu. Oponki, jak widać, też były doinwestowane. Może i mają jakieś milion lat, ale są Uniroyal, także nie było oszczędzane. Jeśli chodzi o śmieszne żarty z nazwy Espero, to tutaj należy Espero na przyspieszenie. Znaczy ja Espero na przyspieszenie, jak nim jadę. Ale mamy przynajmniej naklejkę, zobaczcie, DOHC 16V. Najśmieszniejsze w tej naklejce jest to, że jak miałeś mocniejszą wersję 1.8 albo 2.0, to nie miałeś tej naklejki, bo jedyne DOHC to była właśnie najsłabsza wersja tego samochodu. Czyli tutaj szpanujesz tym, że masz najniższą wersję auta. Gratuluję, DU, well played. Zalec, przez to, że to projekt zrobiony dla Citroena, ten samochód jest zajebiście przeszklony i ma zajebistą widoczność ze środka, bo zobaczcie, że słupek C jest bardzo cieniutki i mamy tutaj jeszcze dodatkową szybę, żeby było więcej widać. Także pod kątem praktycznym jest sztos, pod kątem wyglądu niezły projekt, ale z pewnymi dodatkami od DEU, takimi jak te plaskudne czarne klamki na przykład. A, no i muszę dodać, dlaczego kupiłem Espero, ponieważ dawno, dawno temu mój wujek miał Espero i zawsze mi się podobało niestety. Przyjdzie się do tego jebanego Lanosa, którego nienawidzę. Stąd, jak zobaczyłem taniego Espero, to aż mi rączki zaczęły po prostu świerzbić. No ale tak czy siak, skoro już odebrałem moje nowe DEU prosto z salonu na towarowej i jestem już prestiżowym polskim biznesmenem lat 90., który miał pieniądze na taką wspaniałą limuzynę, jadę go wstawić do prawie nowo zbudowanych garaży. Przy okazji to jest wspaniały moment, żeby powiedzieć i zapowiedzieć kalendarze na 2023 rok, bo są już w druku. Czyli kalendarze rozjebane ruskie gówno 2023 ze zdemolowanymi, wrośniętymi furami radzieckiej produkcji. Doskonały, z bonusowymi, dziwnymi datami. 13 zdjęć, które wy wybraliście w głosowaniu na Facebooku, będzie miał premierę 4 grudnia. Także szykujcie się, bo nakład będzie ograniczony chyba do 800 sztuk, jeśli dobrze pamiętam. Jak wyjdą, to wyjdą, więcej nie będzie. Także widzimy się na sklepie motobieda.pl 4 grudnia. Dobra, odpalamy bestię, otworzę drzwi, żeby było słychać, jaki ma sportowy wydech. Dobrze, ruszamy bestią 90-konną.
na łowy. Wieczorem się nie udało. To może coś na espero chociaż wyrwiemy, kurwa. Jakąś fajną 60-letnią łanię. Teraz zadanie numer jeden, nie wpaść do kanału elektrociepłowni siekierki. Proszę Państwa, wspomaganie kierownicy, jak na lata 90. Mamy tutaj, przynajmniej w Polsce, mamy tutaj dużą dozę prestiżu. Opony deszczowe, może nie zimowe, dlatego jedziemy po śniegu. Muszę wygrzebać ze śmietnika albo z altanki śmietnikowej jakieś 14 zimowe. Przecież nie będę dopłacał do tego samochodu. I tak jak każdy polski przedsiębiorca, zwłaszcza taki jeżdżący espero typu taksówkarz, ja tylko dokładam do tego interesu ciągle, kurwa, tu podatki, tutaj jacyś pracownicy mi pieniądze chcieli, jak za moich czasów było nas 12, żyliśmy w jeziorze, a jak człowiek mógł pracować, to był wdzięczny, nie chciał żadnej wypłaty. A teraz to nowe pokolenie, panie, bo ja miałem coś opowiadać o espero, a nie pierdolić jakieś głupoty. Słuchajcie, kupiłem ten wspaniały pojazd po krótkiej przejażdżce. Otóż wóz w ogóle nie przyspiesza, ale kto by się tym przejmował? Znaczy, coś tam przyspiesza, ale... Natomiast jak już się nim jedzie tak nie za szybko, nie za wolno, na niskich obrotach, to jest to naprawdę spoko daily do turlania się. O, jakiś wrost mnie zdekoncentrował, tam był. No więc wracając. Zaskakująco spoko samochód, zwłaszcza technicznie i zwłaszcza jak na cenę, którą za ten pojazd zapłaciłem, bo za dwójkę to mamy tak, z plusów, ten na akumulatorze, Jezu, ten żart jest tak nieśmieszny, ogrzewanie, które działa i ma zamknięty obieg, więc w porównaniu z Polonezem mamy tutaj skok cywilizacyjny taki, że ja pierdolę. Do tego kolejny plus, nie szkoda mi go na zimę i na sól, mogę go nawet nie myć, bo mam wóz na zimę. Potrzebuję jeszcze jakiegoś tylnonapędowca, ale to jest kurwa wpyte. Prowadzi się nieźle, trochę się buja, bo to stary Opel Ascona, ale słucha się w miarę kierowcy. Zawieszenie nie jest jakoś dramatycznie wypierdolone. Coś tam z tyłu potrafi se zastukać, ale od czego jest podgłośnianie radia Pioniera. Można posłuchać wreszcie kaset, które mi zalegały. No żyć nie umierać. Jakiś luz lekki na kierownicy, ale ktoś się tym przejmował. Po prostu powiem Wam, kurwa, dobre daily. Naprawdę dobre daily do jeżdżenia w zimie. Do tego, jako że to jest Deo Espero, którego już praktycznie nie ma... O, na czarnych poluwa. Boże, jak taki bąbelek po prostu w Disneylandzie albo w jakimś, kurwa, ośrodku zabaw. Nie może się skoncentrować, bo wszędzie widzi jakieś fajne rzeczy. No ale wracając. O, SAP. Kurwa, miałem się skoncentrować na mówieniu o konkretach. No wracając. Czesi, jakby nawet coś miał wymieniać tutaj, choć na razie nie mam zamiaru wymieniać, ponieważ jeśli się boisz, jesteś niewolnikiem. Znalazłem pasek klinowy oryginalny DEU, więc obstawiam, że pasek rozrządu jest dokładnie tak samo nowy. Nowy, 20-letni. Ale... Kurwa. Wymiana rozrządu prawdopodobnie kosztuje tyle, co ten samochód. Także jak na razie nie muszę do niego nic dokładać, tylko lać paliwo. Pali 6,8 litra jak na razie w trasie. I... Trochę ponad 7 w mieście do tej pory, przynajmniej. Okej, w cyklu mieszanym, trochę trasa, trochę miasto. Także w ogóle wspaniały wóz. Trochę zabija nudą, aczkolwiek ma tą zaletę, że właśnie jest espero, którego było tylko w Polsce, jeśli dobrze pamiętam, 21 tysięcy sztuk, a obecnie nie masz praktycznie wcale, nawet się ich niespecjalnie spotyka w ogłoszeniach, bo pomimo dobrej ceny był popularny głównie wśród taksówkarzy i to tyle. Zasadniczo jedyna wada, którą tutaj już zauważyłem po jakimś czasie użytkowania, to jest ta kierownica, której nie da się wyregulować, a przynajmniej ja nie znalazłem żadnej regulacji, a szukałem, która jest jakoś tak dziwnie postawiona pod takim kątem prostym i tak za nisko, tak jakby bardziej chciała Ci spaść na jaja. Ale no, nie można mieć, proszę Państwa, wszystkiego. Można się też poczuć troszeczkę jak w samochodzie amerykańskim, bo wszystko jest popodpisywane, przynajmniej jeśli chodzi o przyciski. Może poza nawiewem. No i to tyle. A, przepraszam, są dwa feature'y regulowane. Otóż po lewej i po prawej mamy takie śmieszne wysuwane pokrętła. Lewe jest od podświetlenia zegarów. Możemy je sobie przyciemnić i rozjaśnić. Czyli, proszę, kurwa, jak w sabie. A po prawej
mamy płynną regulację częstotliwości wycieraczek na biegu przerywanym. Tego jeszcze nie spotkałem, a przynajmniej nie spotkałem jeszcze płynnej, zawsze była stopniowa. Chyba, że to jest tylko udawane i to wygląda, jakby było regulowane płynnie potencjometrem, a tak naprawdę gdzieś tam przeskakuje co ileś i tak działa. A, no i dodam jeszcze, że bardzo mi się podoba, że w przeciwieństwie do późniejszych modeli Deu, ta kierownica nie ma wodogłowia. Jest w miarę akceptowalnego wyglądu. Nawet ten nos leniwca tutaj, taki chromowany, zatupiony w żelu czy jakiejś żywicy, jest zupełnie akceptowalny. Gdyby jeszcze, kurwa, ten... No i rozjebałem. No i chuj. Teraz nie zamknę. Tak. O! Prawie. Mamy to. Działa. Naprawiłem. Także jakoś zaraz Deu. Tutaj podłokietnik jest tak, że musiałbym jechać o tak, kurwa, mniej więcej, żeby móc się podeprzeć na tym podłokietniku. Najlepszy po prostu podłokietnik w historii ludzkości. No i to tyle, co ja mogę wam o tym opowiedzieć. Planuję jeszcze zrobić za jakieś mniej więcej pół roku, parę miesięcy podsumowanie eksploatacji tego pojazdu w zimie i ogólnie na dłuższą metę. Cofniemy się do lat 90. i dostaniecie test długodystansowy Deu Espero, zupełnie jakbyście czytali jakiś motor albo inny autoświat w 98. Tylko oni tam pewnie ładniej się wysławiali. Że jedziemy wstawić furkę do garażu. No, taki chuj sobie wstawię furę do garażu, bo jest tutaj piękna łada, którą dostałem od jednego z widzów, ale o tym będzie kolejny czwartkowy film, albo jeszcze kolejny, bo nie pamiętam, w jakiej kolejności mam zamiar to nagrać i kiedy się chciało wziąć za nią i odpalanie wrosta po 15 latach. Także będzie odpalanie wrosta, rozumiecie? Fajny film taki i dużo dymu i wszystkiego, i fekaliów. Także no niestety Deu niech sobie gnije na zewnątrz, bo tutaj stoi piękny wrost. No i to tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w niedzielę na teście furki, ponieważ wprowadziłem nowy system, żeby mieć pieniądze na blacharkę polskiego Fiata, czyli w czwartek jakieś takie vlogi o dupie Maryni, a w niedzielę testy, żeby było więcej filmów. Jeszcze ja zacząłem kręcić nieśmieszne shorty, ale z nich i tak nie ma pieniędzy, ale przynajmniej są głupie, więc więcej głupiego kontentu na YouTubie o starych gratach znaczy się lepiej. Do zobaczenia w niedzielę, elo.